Halo? Buenas noches, señor Andrés. Dobry wieczór, panie Andres. No, no I nie, novedad. żadnych wiadomości. Claudio Pan no Claudio jeszcze Europa. Nie wrócił z Europy. Bueno, Tak, si hay oczywiście, algo jeśli nuevo. będzie coś nowego. El señor Maximiliano Pan me podría. Maximiliano wyrzucił. No, Nie, bez powodu. solo me dijeron que ya no Powiedzieli mi necesitaban mis tylko, że servicios. już nie potrzebują moich usług. Sí, me Tak, liquidaron. zwolnili mnie. ¿Usted no piensa Nie venir? planuje pan przyjazdu? Entiendo. Rozumiem. No, Pani quiero redaktor seguir. czuje się dobrze. No, Nie, nie, digo que nic. no hay nada. Roberto Aguirre Roberto zniknął, Aguirre ha desaparecido. a pan Antonio, cóż. El señor Antonio. Ni siquiera Nie, se encontró. ciała nie odnaleziono. Sí, señor. Tak, Hasta proszę luego. pana. Do widzenia. ¿Te corrieron de la Wyrzucili agencia? cię? Dlaczego? Porque el señor Bo Maximiliano panu me dijo que Maximiliano llegara nie a ser. odpowiada, że jestem w pobliżu. Boi się. Czego? Że odkryję pewne rzeczy. To, co myślisz, to absurd. On nie miał nic wspólnego ze zniknięciem pana Antonia. Winny jest Roberto Aguirre. Maximiliano nie byłby zdolny do czegoś takiego. Zaraz. Dlaczego go bronisz? Przecież go nawet nie znasz. No cóż, to jego brat, prawda? Pamelo, ty o niczym nie wiesz. Gdzie będziesz pracował? Rezydencja rodziny Lombardo. Nie, nie, w tej chwili nie ma. Kto mówi? Chwileczkę. Dzwoni pani Carla, proszę pana. Gdzie jest pani Raquel? Chyba w swoim pokoju, proszę pana. Tak, słucham. Nigdy do mnie nie dzwonisz, a obiecałeś. Mam strasznie dużo pracy. Teraz chyba nie pracujesz. Jesteś w domu. Dlaczego nie chcesz się ze mną spotkać? Dlaczego? Nie wiem, jestem zmęczony. Ale obiecuję, w przyszłym tygodniu wyskoczymy na kolację. W przyszłym tygodniu. Już cię nie interesuje. Tak? Carlo, proszę, nie zaczynaj. Właśnie wróciłem z pracy, jestem męczony. Nie możesz tego zrozumieć? Tylko na chwileczkę. Nie męcz mnie, proszę. Jeśli chcesz, zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Jeśli nie chcesz, to trudno. Cześć. To Max, prawda? Ty naprawdę jesteś głupia. Max cię spokojnie wykorzystał, kiedy wynikła ta sprawa z Robertem Aguirre. Chciał cię uspokoić, żebyś nie poszła na policję. To nieprawda. Kocha mnie. Tak? A Raquel? Co? Powinnaś mieć trochę więcej godności. Mężczyźni nie lubią natrętnych kobiet. To dlatego nie udało ci się z Antoniem. Głupia. Proszę z Umbertem. Carla. Dobrze. Umberto? Co robisz? A może byśmy tak gdzieś wyszli razem? Dobry wieczór. Dobrze, że przyszedłeś. Chcę z tobą pogadać. Chodźmy do gabinetu.
Jutro przeleję pieniądze na twoje konto. Najwyższy czas. Czekałem przez 4 miesiące. Przedtem nie mogłem, mówiłem. Rodrigo od cholery ze mnie wyciągnął. Więcej niż ja? Wszystko w porządku. Czy są jakieś problemy? Nie, już się chyba uspokoiło. A pani Raquel już się z tym pogodziła? Jeszcze nie, ale prędzej czy później będzie musiała. I co zrobisz? Wyjesz za Acapulco? Jeszcze nie wiem. Gdybym czegoś potrzebował, mogę na ciebie liczyć? Oczywiście, zawsze. Gdybyś wyjeżdżał, uprzedź mnie. Tylko nie przychodź tu więcej. Tylko nie do biura. Zgoda. Dobranoc. Po co tu przyszedł? Prosił mnie o pracę. I dałeś mu coś? Nie. A więc powiedziałem mu, niech pan idzie do pana Daniela i powie, że nie pójdę z nim na kolację, bo pan nie ma ochoty. I co odpowiedział? Nic. Zrobił się biały, czerwony i zielony i wywracał oczami. No wie pan, jak Ramon wywraca oczami. O tak. Jak? Świetnie. No i zamknął się. Tak. Pan tu rządzi, panie Danielu. I to jest sprawiedliwe, prawda? Jasne, pan jest tatą pani. Słuchaj, a jak tam się mają sprawy z mecze? Opowiadaj. O, rany. Jeszcze nic. Mówiłem ci już, Chuchito. Trzeba przemawiać z sercem. Najpierw powiedz, że jest piękna, dobra. Kobietom zawsze trzeba dawać kwiaty. Nie wiesz o tym? Potem powiedz o swoich uczuciach, że jesteś w niej zakochany, że proponujesz jej małżeństwo. No, a kiedy się pobierzecie, zrobimy wielkie wesele. Takiego przyjęcia jeszcze nigdy nie było w tym domu. Świetnie, panie Danielu, ale będzie pan naszym ruchem. Zgoda? Oczywiście, zawsze. Zaraz, zaraz. A jeśli ona powie, że nie? Dlaczego ma powiedzieć nie? Tyle jej o tobie opowiedziałem. No i jak będą o mnie dobre rzeczy? Czego się napijesz? Martini. Dwa razy martini. Znasz ich? Ten to ojciec Raquel, a ten drugi to chyba ich służący. Wyglądają na bardzo zadowolonych. Jasne, stary trwoni pieniądze Antonia. Wiesz, że wyglądasz cudownie? Dziękuję. Dlaczego się nie pobierzemy? Po co? Tak jest bardzo dobrze, bez zbędnych kompromisów. A zresztą nie zarabiasz tyle, żeby utrzymać kobietę taką jak ja. Nie muszę cię utrzymywać, sama możesz to robić. I nie przeszkadzałoby ci to, że wszyscy nazywaliby cię utrzymankiem zupełnie. Czasami chciałabym, żeby Antonio żył. Chciałabym, żeby się nagle pojawił i dał każdemu to, na co zasłużył. Tylko dlatego? Naprawdę jest w tobie zakochany? Tak, proszę pani, tylko biedaczysko nie wie, jak to wystękać. On nigdy tego nie zrobił, bo będzie mi przykro odmówić mu. O, biedny Ciucio jest taki dobry.
No tak, ja też go lubię, ale nie w ten sposób. Patrzy tylko na mnie tymi swoimi żałosnymi oczkami. Jest śmieszny. Ale coś mi się wydaje, że mówił o tym z pani tatą. Bo kiedy mnie widzi, zawsze o nim opowiada. Tata bardzo go polubił. Czy jesteś zadowolona, Mecie? Tak, proszę pani. Pani nam dała mieszkanie, jedzenie, pracę. No, czego można chcieć więcej? A co mówi Gabriel? On... Nie, on się tu ciągle czuje nieswojo. Dlaczego? No cóż, Gabriel miewa swoje humory, ja już nie zwracam na to uwagi. Nie zje pani śniadania? Zjem, jestem głodna. Musi pani dużo jeść, żeby dziecko urodziło się trochę. Do widzenia, Mecze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jadłaś już śniadanie? Nie, zaraz zjem. Przepraszam za wczoraj. Byłaś największą miłością mojego życia. Nie mogę o tym zapomnieć. Nie marudź, Gabrielu, w końcu masz tu, czego dusza zapragnie. Tak, czuć, ale nie wytrzymam dłużej, powiem pani Raquel. Po co? Jeżeli pan Antonio nie żyje, niech spoczywa w pokoju. Teraz trzeba martwić się żywymi, to znaczy nami. Tak, ale przecież to straszne, że Raquel, to znaczy pani Raquel, nie wie, że zabił go Maximiliano. Bo przecież to był on, no nie, Czucio? Skoro wytrzymasz tyle miesięcy, po co chcesz mówić właśnie teraz? Bo ten facet mnie drażni i źle się tu czuję. A zawsze, kiedy pani Raquel na mnie patrzy, chce się pod ziemię zapaść ze wstydu. A jeśli naprawdę istnieje jakiś Roberto Aguirre, a pan Maximiliano podawał się za niego tylko w rozmowie z wami, przecież tak nam powiedział. Pan mu wierzy? Ja nie. Gabriel, wiesz, jak możesz zdenerwować panią Raquel? Pani Marto, tak. Przysłano to dla pani. Co to jest? Z pewnością jakiś prezent. Ciekawe. Zaraz zobaczymy. O, rany. Kto to przysłał? Tego nie wiem. Posłaniec nic nie powiedział. To na pewno dla mnie? Tak. Ale... Nie sądzę, żeby powinna pani przyjmować prezenty od kogoś nieznajomego. Jest pani z rodziny. Pomóż mi, dobrze? Pozwolę sobie przypomnieć, że pan ma przyjmować takich prezentów. Ładne? Oczywiście, ale tak czy inaczej, powinna pani ją zwrócić temu, kto ją przysłał. Przepraszam. Rezydencja rodziny Lombardo. Kto mówi? Chwileczkę. Pani Marto, dzwoni pani przyjaciel. Cześć, Marto. Doskonale, a ty? Wczoraj widziałam cię w naszym domu.
Podoba ci się prezent? Ach, to od ciebie. Musiał cię kosztować majątek. Widzisz, kiedy mówiłem, że będę milionerem, wcale nie kłamałem. Wydobycie tych pieniędzy kosztowało mnie sporo zachodu, ale lepiej późno niż wcale. Ach, tak. Zobaczymy się dziś? Tak, zgoda. Na razie. I co, nie zwróci pani tej bransoletki? Bardzo nieładnie. Kim pan jest? Felipe, jego bratanek. Chcę wyjść. Pojedzie pani samochodem? Nie. Zaraz powiem ciuciowi. Dziękuję. Przepraszam panią. Tak, Ramon? Może nie powinienem tego mówić, ale pani siostra Marta dostała dziś bardzo kosztowny prezent. Prezent? Od kogo? Co prezent? Nie wiem od kogo, proszę pani, ale to bransoletka z brylantami. Nie sądzę, żeby było w dobrym tonie przyjmować takie prezenty od nieznajomych. Jest pan pewien? Tak, proszę pani. Pani Marta przed chwilą wyszła, żeby spotkać się z tym panem, który ośmielił się dać jej tak niestosowny podarunek. O, rany Mecito, ten twój Gabriel jest upadł. Dlaczego? Ciągle powtarza, że powie pani Raquel, że pan Maximiliano to Roberto Aguirre. Oj, ciucia, co ja mogę? Zawsze taki jest. Ale on jej nie powie. Teraz tylko tak mówi, żeby poczuć się mężczyzną. Tak pani myśli? Ani słowa, Raquel. A jeśli komuś powiesz, że to ja cię tak urządziłem, połamię też nóżki twojej siostrzyczce. Kapujesz?